Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak usunąć z projektu nieużywane ścieżki kilkoma kliknięciami. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry, moi kochani, z tej strony oczywiście Boniface. Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Self-Made Tips. Jest wtorek, godzina 18, a zatem czas na kolejną porcję wiedzy. Ja oczywiście kłaniam się nisko, jak w każdym odcinku. A dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie co nieco o usprawnianiu pracy w FL Studio i trzymaniu porządku. Jako że ostatnio troszeczkę się tym na kanale zajmuję, szczególnie w serii Self-Made Tips, to dzisiaj kolejny tip, można powiedzieć, z tej serii. Tak jak widzicie, mam tutaj dosyć duży projekt, z którego większość ścieżek w zasadzie jest nieużywana. I dzisiaj pokażę Wam, jak sprawnie, szybko i bez większych kłopotów te ścieżki usunąć. Chodzi tutaj o utrzymanie porządku i przejrzystości w projektach. Myślę, że każdemu taka rada się przyda. A zatem przejdźmy do tego. Tutaj, moi drodzy, bardzo często należy korzystać z czegoś takiego jak makra, czyli polecenia, które mają za zadanie działać na dużej ilości materiału zawartego w projekcie, tak to nazwijmy bardzo ogólnie. Opcji jest tutaj kilka, kiedyś już co nieco pokazywałem na ten temat, natomiast jest tutaj bardzo fajna opcja, która pozwala nam zaznaczyć nieużywane kanały na Channel Rec. Troszeczkę to trwa, ale tak jak zobaczycie za chwilkę, wszystkie ścieżki, które są nieużywane w naszym projekcie, zostaną podświetlone tymi oto prostokącikami. To oznacza, że są po prostu zaznaczone i są nieużywane w naszym projekcie. W związku z tym, jeżeli chcielibyśmy takie ścieżki stąd usunąć, to musielibyśmy to robić po kolei, klikając między innymi w ten sposób, delete i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My z tego nie skorzystamy, skorzystamy natomiast z zupełnie innej opcji, ponieważ jeżeli przytrzymamy Alt i klikniemy delete, to również wywołuje to akcję, która pozwala nam wykonać działanie na wszystkich zaznaczonych obiektach w naszym projekcie. W związku z tym klikamy OK. I tak jak widzicie, nasz projekt został całkowicie wyczyszczony ze ścieżek, które są nieużywane. Nagle okazuje się, że ścieżek jest dużo mniej i faktycznie są tylko te, z których korzystamy. Jest czyściej, przejrzyściej i przyjemniej, jeżeli chodzi o pracę nad takim projektem. Także słuchajcie, to tyle ode mnie na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ja jestem Boniface, a to był kolejny odcinek Self-Made Tips, w którym mam nadzieję, że pokazałem Wam tip, który naprawdę się przyda. Natomiast jeżeli znajdziecie chwilę, zapraszam na inne moje media społecznościowe, takie jak Facebook, SoundCloud, Instagram. Tam się dużo dzieje. Jeżeli chcecie zobaczyć backstage Self-Made Beat, to jest właściwe miejsce. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał i dostać za to dodatkowe bonusy, na przykład w postaci wcześniejszego dostępu do filmów, wbijajcie na Patronite. Jeżeli natomiast chcecie reprezentować Self-Made Beats na zewnątrz, na przykład wśród znajomych, polecam sklep z gadżetami Self-Made Beats, gdzie możecie się zaopatrzyć w odpowiednie przedmioty. No a poza tym, jeżeli szukacie pomocy, opinii, wsparcia w kwestiach produkowania muzyki, zapraszam na grupę facebookową, do której link także znajdziecie w opisie pod tym filmem. To tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia tutaj już za tydzień, we wtorek o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self-Made Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.